Dzień dobry, dobry wieczór. Jak zwykle dość szeroko witamy się z Państwem. To jest taki w ogóle dość przyjemny moment, bo wracamy po dłuższej przerwie z bardzo, bardzo ciekawymi i fajnymi gośćmi, z którymi już rozmowa się zaczęła i właściwie ciężko było wejść z tym dzień dobry, dobry wieczór. Także ja powiem cześć, nie przedstawiając was jeszcze, powiedzcie cześć. 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 I ja jestem ciekawa, czy Państwo, którzy nas słuchają, wiedzą, kto jest po drugiej stronie mikrofonu. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Monika Szewczyk-Witek. Nagranie Studio Plac. No dobra, to zdradzam. Jak będziemy wiedzieć? Jak? Po jednej nutce. Po jednej nutce. Słuchajcie, mamy super słuchaczy. Wiemy, że słucha nas mnóstwo osób, więc próbujemy się trochę pobawić, ale tak już zupełnie poważnie. Naprzeciwko mnie po lewej stronie Bart Pogoda, reżyser, operator obrazu, fotograf. Operator obrazu, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Jest to w twojej biografii oficjalnej, chciałam ci powiedzieć. Wiem, okej. Ale jest też informacja o tym, że mieszkasz w Józefowie. Tak. Blisko mnie, co mnie cieszy. Autor jednego z pierwszych blogów w Polsce, jako jeden z pierwszych używałeś fotografii. Ostatni. No właśnie. O to chodziło, bo wtedy, kiedy blog powstał, to było ich tam z 200. Ale fotografii używało niewielu. No, używał Marcin Cecko, który ma dalej chyba bloga, z tego co pamiętam, prawdopodobnie. On robił zdjęcia jakieś, a tak poza tym, no wiesz, no nie było tych technologii. Komiks jeszcze był, nie? W sensie... Ale ona rysowała. Rysowała. Nie? Rysowała, nie? Ale obrazki dawała, to rzeczywiście, nie? Agata, nie? Agata, tak jest. No dobrze, dzień dobry, bo już my w ogóle w rozmowie jesteśmy. Dzień dobry, witamy Barta Pogodę. A też naprzeciwko mnie, ale bardziej po prawej stronie, Bartek Wieczorek, który mieszka w Warszawie dla odmiany. Tak. Jest fotografem, reżyserem, ale także kuratorem, współtwórcą Galerii Czwartek, która jest, jak się dowiedziałam sprzed momentu, kiedy zaczęliśmy nagrywać, ale jeszcze tymczasem nie fizycznie. No chwilowo nie mamy miejsca, ale ostatnio robiliśmy i duży event, który był po prostu w gościnnym miejscu i pewnie przez chwilę tak będzie, zobaczymy co będzie dalej. Tam z kuratorem to bym nie przesadzał, bo raczej mam wrażenie, że Galeria Czwartek jest bardziej takim kolektywem, że każdy z nas trochę... No, robi własną wystawę, jeżeli jest kuratorem, to dla siebie bardziej. Ale no zobaczymy, może to się jeszcze jakoś będzie zmieniać. Dobra, to moja prośba będzie taka, że jak już opublikujemy ten podcast, to damy wasze akuratne biografie, bo tezę ze stron... Musimy je napisać. Musicie je napisać. Napiszemy je od nowa. Chat GBT napiszę. No. Nie, napiszemy może je od nowa. Może to chat napisał nam tę biografię. Coś, to będzie interesująca rozmowa. Mam też wrażenie, że mało będziemy rozmawiać o fotografii. W zasadzie chciałabym zacząć od tego, co mnie złapało, żeby was zaprosić razem do rozmowy. To są rowery. Po pierwsze wiem już, że Bart jeździ, bo go widzę na rowerze i dzisiaj też do studia na rowerze przyjechał i już przed naszą rozmową dzwonił, czy można z rowerem. Ale wiem też, że Bartek, ty też jeździsz jeszcze na rowerze więcej. I co więcej, jeździcie razem. Bardzo rzadko, ale jeździmy. A co was podkusiło, żeby wsiąść na rowery? Bo to nie jest taka jazda rekreacyjna, tylko wy naprawdę robicie zacne trasy. Ja zawsze jeździłem, bo nigdy nie chciałem mieć samochodu i zawsze rower był dla mnie takim środkiem transportu i w pewnym momencie po prostu zacząłem go też używać tak wakacyjnie. Zwiedzałem świat z rowerem. A to się zaczęło od tego, że miałem taki moment w życiu, rozstałem się z dziewczyną, z którą byłem wiele lat i siedziałem z moim kolegą u mnie w domu i mówię, wiesz co, Krzysiek, ja muszę gdzieś pojechać, chyba zabiorę rower, bo muszę sobie zrobić taki reset i pomyśleć sam. I on mówi, a to weź poleć do Japonii, tam ci nikt nie ukradnie tego roweru. I tak było. I poleciałem z tym rowerem, on nie miał przerzutek, był takim rowerem, którym jeździłem po mieście i tak się zaczęło i od tego czasu już nie mogłem przestać myśleć o tym, że to jeżdżenie na tym rowerze tak, i poznawanie świata to jest bardzo... No taka chyba dla mnie najfajniejszy sposób, że w każdym momencie możesz ten rower rzucić w krzaki i się zatrzymać, coś obejrzeć, gdzieś wejść. Ale to też jest tak, że ty nie przestałeś jeździć, bo masz też córeczkę, tak. Która też towarzyszy ci w tych podróżach. Tak, no właśnie nam mówili, wielu znajomych mówiło, o jak się urodzi Mira, musicie kupić samochód. I my tak, no może nie musimy kupić tego samochodu i właściwie nie kupiliśmy. I dalej jeździliśmy na rowerach, Mirę wozimy w przyczepie takiej dla dzieci, już teraz trochę z niej wyrasta, więc zobaczymy, to będzie taki trudny moment. Rozmawiamy o tym dużo, co teraz zrobić, a jeszcze jest trochę za mała, żeby robić takie kilometry, jak my robimy, więc no nie wiem, to będzie jakaś pewnie zmiana. Mały elektryczny rower. Są takie? No są jakieś różne opcje dużo. Tak myślimy, no, ale tak, właśnie jeździmy z Mirą, właściwie no moi znajomi czasem się pytają, czy ja robię coś innego, przyjeżdżając na tym rowerze, bo teraz gdzieś jadę. Tak, bo to jest w ogóle coś, co wypatrzyłam też na waszych Instagramach, nie? Że dużo jest takich zdjęć
z drogi, nie? Po prostu. Mm-hmm. Takich codziennych z drogi. Z kierownicą z przodu. Z przodu. To, co widzicie z lewej, to, co widzicie z prawej. Nie, ale tak serio, to jest taki bardzo fajny, ciekawy, wizualny zapis bycia w drodze. I, mm-hmm. i to mnie też zatrzymało przy tym, żeby was zaprosić wspólnie do tej rozmowy. A jak jest u ciebie, Bart, kiedy ty wsiadłeś na rower? Tak poważnie. Tak poważnie to niedawno, tak naprawdę. Dosłownie to był chyba pierwszy rok pandemiczny, albo drugi. Pierwszy albo drugi, bo wiesz, ja zawsze ten rower gdzieś, każdego z nas stoi, nie? W piwnicy, nie wiem, na wakacjach. Jak, wiesz, mieszkałem w centrum Warszawy, na Saskiej Kępie, no to miejski rower, ja sobie tym miejskim rowerem tam jeździłem, ale jakby miasto jakby nigdy mi nie dawało tego, że może inaczej niż u Bartka, że ja po prostu tym rowerem, no nie za bardzo, miałem samochód, prawo jazdy, wiesz, dużo się bujałem po prostu po różnych miejscówkach i często w ogóle w tej Warszawie nie byłem. Podróżując, właściwie rower się pożyczało, nie? W opcji, jestem w Indiach i jest fajne miasto, gdzie mogę pojechać sobie dookoła rowerem, pojeździć i porobić fotki. Nie? Więc ten rower rzeczywiście wtedy brałem, ale nigdy w takiej opcji długi dystans. Nie? Że po prostu, o kurde, polecę do Japonii albo Australii, nie? Po prostu gdzieś tam, że mogę przejechać przez 3 tygodnie tam ileś tysięcy, nie? Tam 2000 kilometrów. Tak. Ale mało zdjęć wtedy można. Mało zdjęć robisz. Właśnie ja trochę tak mam takie jeżdżenie, wiesz, zawsze jakiś aparat sobą mam. Znaczy, jest ten iPhone, który jest centrum dowodzenia, wiesz, że dzwonisz, wiadomo, nabijasz kilometry, ale jakiś taki mały aparat, bo nóż jedną sytuację zobaczę, którą warto na filmie mieć, nie? Jakby, że warto to uwiecznić. Cały czas nawiązuję do tych fotografii, które powstają w drodze, nie? To jest tak, że jedziecie tak uważnie, patrząc na to, co dookoła. Co was zatrzymuje w ogóle w takich sytuacjach? No, różnie. Takie same rzeczy jakby nas chyba zatrzymywały, jakbyśmy po prostu szli, nie? Mhm. W sensie, ja mam taką teorię, że one by mnie nie zatrzymały, gdybym jechał samochodem, bo pewnie byłoby to szybko, bym ich nie zauważył. Ale właśnie ten rower trochę tak po prostu zwiększa zasięg. To jakbyś chciała pójść w miasto, porobić zdjęcia, taki street, to rower ci pozwala po prostu być w wielu miejscach więcej, niż gdybyś poszła na piechotę, nie? I to chyba jest to samo. Coś się pali, to się zatrzymuje, jeśli chcesz robić zdjęcie. Albo robisz z roweru czasem, tak. Jak coś jest fajnego, co możesz zrobić. To jest niebezpieczne czasami, tak, ale można glebę zaliczyć. Tak, ja długo miałem taką dyskusję w ogóle ze sobą, jakie aparaty zabierać, bo mi się zdarzało zabrać Pentaxa 67 na ten rower i on jest strasznie ciężki. No właśnie. Tak. I dorosłem w końcu do tego, że właśnie już teraz zabieram taki mały aparat. Chyba, że jadę z Mirą, z wózkiem, to wtedy sobie potrafię nam Pentaxa spakować. I ja rzeczywiście mam takie dwa tryby, że z jednej strony mam dużo tych zdjęć takich z drogi, z których może kiedyś coś zrobię, a z drugiej strony robię takie normalne zdjęcia, że w mojej ostatniej wystawie były zdjęcia, które zrobiłem w czasie naszych podróży, po prostu już Pentaxem takie, one nie były o rowerze, one były o mojej może rodzinie, o Mirze, czy tam w takich rzeczach i tak właśnie zawsze sobie tak, dobra, czy mogę teraz na tą wycieczkę zabrać ten duży aparat, czy może wezmę mały aparat, to teraz już sobie trochę tak poukładałem, co chcę zabierać, ale długo to było taka walka, nie? Czy będę szybciej jechał, czy wolniej, bo wezmę ten aparat. No tak. To ta rozkminka, jaki aparat sobie zabrać na wyjście, nie? Bo ja tak właściwie tak wychodzę z tego domu, nie? Że po prostu... Ale to jest tak, że mówisz, dobra, to ja teraz idę na rower? Ja idę na rower, ale idę robić zdjęcia. Uwielbiam robić i to, i to. To mi się połączyły jakby trzy, cztery rzeczy w jedno, nie? Czyli po prostu będąc trochę w Józefowie, nie podróżując, rower plus aparat plus zwiedzanie, to jest namiastka podróży, nie? Którą możesz wykonać w 2 godziny, 3 godziny. Jak polecisz, jak pojechaliśmy do tego Radomia pociągiem i wracaliśmy razem, stąd 120 kilometrów, to no to był taki naprawdę już, wiesz... To była naprawdę podróż. Już jest podróż, nie? Mini podróż, nie? I to naprawdę jest efekt. Ile jechaliście wtedy z powrotem? No, cały dzień, bo tam dużo stawaliśmy sobie jakieś, robiliśmy... Zdjęcia robiliśmy, zatrzymaliśmy się w sklepie, coś tam. No tak. Jakby, i to jest super, nie? To jest, Bartek trochę jakby więcej chyba jeździ, więcej kilometrów robi, bo jednak bierz udział w takich wyścigach gravelowych i tak dalej. Ja tego nie robię, ale staram się dużo, przez całe wakacje jeździłem. Moja żona, dość, mam dość tego roweru, tego słowa mam dość, nie? Ale też ją namówiłem na to, żeby jeździła, nie? Więc jeździ? Jeździ, trochę jeździ. Jeszcze może tego nie czuję, może tak, że to jest takie super świetne, nie? Że jednak są dziury, wiesz, na wierzchni i nie jest wygodnie i coś tam, ale jeździ. Pracowaliście kiedyś razem?
Tak pracujemy zawodowo. Pracujemy czasem razem. Nam się zdarzały takie plany, że Bart robił na przykład... Że się przepychamy film, przy ja planie. No właśnie, właśnie. I było wypad. Wiecie, dlaczego to pytam? Bo jazda na rowerze z inną osobą kojarzy mi się z tym, że no, w jakimś sensie trzeba tego tempa... No jakoś tam trzeba ze sobą współpracować, nie? Jakby no nie można sobie wystrzelić swoim tempem i tam zasuwać przed siebie i nie patrzeć na kolegę. Tak się zastanawiam nad tym, że skoro lubicie jeździć razem rowerem, to... No bo domyślam się, że lubicie, skoro jeździcie do Radomia i wracacie do Warszawy. Więc jak to jest z byciem razem na planie? Też lubicie? Tak. Tak. No super. A czy to jest w ogóle super być z kimś, kogo się zna na planie? Wiesz, teraz te plany wyglądają tak, że jest bardzo dużo do zrobienia w jeden dzień. Tak. I każdy czuje, że ma mało czasu, więc jak jeszcze się wie, że będzie druga osoba, która w tym czasie musi zrobić drugą rzecz. Szybko. Z tymi samymi bohaterami. Tak. To zawsze jest takie trochę, że nie wiesz, jak z tą osobą dziś pracowało, więc im bardziej znasz tą osobę i im więcej razy z nią pracowałeś, to nawet wtedy wiesz, jak się porusza, jest wam nie? łatwiej nawet się tak dogadać, nie? Ale że on wie na przykład, kiedy ja mam przerwę, ja wiem, kiedy on ma przerwę tak, i kiedy tak. ja mogę coś zrobić i to jest super. Jest nie? to bez słów, nie? Trochę czasami. Tak, bo to tak. po prostu widzisz, że bo też robię czasami i to, albo robię też zdjęcia, jak ktoś inny robi wideo i jakby trochę naprzemiennie to mam. To jednak taka opcja, że jestem zwolniony z tego, żeby być cały czas tej takiej atencji z modelem, modelką i w ogóle sytuacją, że mogę sobie gdzieś odejść na bok, kiedy ten drugi gość robi foty, nie, albo wideo, nie, jakby zależy, to jest super, jakby, że mogę pomyśleć. Nie, tak, że ja wtedy, też to w sumie lubię. Tak wiesz, a przywołacie jakąś sesję, którą robiliście razem? Możecie opowiedzieć o takiej współpracy, która czujecie, że fajnie wyszła? Gruzji było fajnie. Gruzji było ekstra. Mieliśmy komercyjny tak... projekt w Gruzji. Tak. Opowiedzcie o nim, proszę. Chcesz jeśli możecie. No właśnie, trudno, mi się w ogóle ciężko rozmawia w ten sposób, bo nie wiem, kiedy mam mówić. żeby nie... tak, to teraz się uczymy też porozumiewania. Dobra, no to Bart pogada. Chyba nie mówimy dla którego klienta. Mówimy... Klient X. Klient X, brzmi dobrze. Klient potem będzie X, klient bo nie ma co reklamować, ale mieliśmy takiego klienta, mamy, czasami robimy. I to była taka część parę lat temu projektów, które były komercyjne, ale zarazem mieliśmy dużo wolnej ręki takiej w stylu, że lecieliśmy do Gruzji i dyrektor artystyczny z tej firmy X przychodzi, Adam, i mówi: no mam takie malarstwo, takiego gruzińskiego malarza, zobaczcie sobie, wiesz, oglądam, wiesz, obrazy faceta, wiesz, tam jest, nie pamiętam, kto to był, nie, w tym momencie, nie pamiętam, ale jakieś, wiesz, stare malarstwo, my tak, kurde, w ogóle, wiesz, myśmy w Gruzji nigdy nie byli, ja nigdy nie byłem, zawsze chciałem pojechać, nie, bo wiadomo, jak chcę zawsze gdzieś pojechać, teraz może już mniej, ale kiedyś ta Gruzja była gdzieś tam w tym top ten, nie, jakby, i był to bardzo krótki wyjazd, super intensywny i do dzisiaj go wspominamy. Mhm. Tak. Wspominamy się, o tym opowiadamy, I tam mieliśmy trochę takie coś, że robiliśmy na mieście w takiej opcji, że wszystko nam było wolno. Czyli bez, jakby bez... Że ci ludzie nam dali takie, ja miałem takie wrażenie, że jesteśmy na tym bazarze, pamiętasz, tak. Takim flea market, gdzie sprzedawali całą masę, wiesz, takich postsowieckich bzdetów, nie? Gwiazdy, zenity. Medale, czapki, mundury, no cokolwiek, nie? I myśmy na tle tych ludzi robili po prostu sesję, Bartek sesję, ja film. Tak, to był dla mnie też taki, no właśnie super wyjazd, po pierwsze dlatego, że nie wiem, czy to nie był jeden z pierwszych razów przy takiej dużej komercyjnej marce, gdzie ktoś do mnie zadzwonił i powiedział: wiesz co, Bartek, ja to bym chciał, żeby te zdjęcia były takie jak z twojego Instagrama, nie? Ja no, ale miłe. Wiadomo, ja mam jakąś tam odpowiedzialność, już nie byłem jakimś małolatem, więc wiem, czego nie mogę jakby zrobić. Zresztą Instagram, powiedzmy, że jest dość mocno cenzurowany, bo tam nie można wkładać niektórych rzeczy. Tak. A z drugiej strony to była moja pierwsza sesja, którą mi ktoś pozwolił zrobić analogiem całą i zrobić printy w ciemni, co było super i to bardzo, znaczy było widać po prostu, tak, że to jest inna rzecz, więc naprawdę to była taka wolność, że się super czułem. Bartek się super pewnie czuł tak samo. I rzeczywiście, jak myśmy w ogóle jeszcze polecieli do tej Gruzji tydzień wcześniej, żeby w ogóle zrobić sobie znaleźć miejsce i ten bazar nam się bardzo podobał i też tam jakaś architektura. No, polecieliście na lokację jeszcze tydzień wcześniej, to się w ogóle nie zdarza się. To był naprawdę taki porządnie przygotowany projekt, który się super robiło i jeszcze nie czuło się takiego z tyłu kogoś, to nie rób tego, bo to jest tam brudna ściana albo coś w tym rodzaju. Było ekstra i też bardzo dużo oni chcieli zdjęć takich nie z modelami, bo to była moda. Tak. I ja tam naprawdę zrobiłem mega dużo takich zdjęć po prostu pokazujących te miejsca. Co było dla mnie super, bo no, wiadomo, to jest dla fotografa fajne, że można robić. To jest jakiś ogromny poziom zaufania. To się zdarza jeszcze w pracy komercyjnej? Zdarza się, ale one są dużo bardziej ograniczające ze względu na to, co masz zrobić też, nie? Że jakby no, tutaj właśnie to, że
nie na każdym zdjęciu musiała być ta modelka, tylko mogłem sobie fotografować tam ten bazar sam, albo góry, albo różne inne rzeczy. Albo i architekturę brutalistyczną, tak. Nie? Która tam była i bardzo dużo tych takich, myśmy jednak produkcji tej lokalnej dali znać, że chcemy zobaczyć szpital jakiś, który jest zbudowany za czasów ZSRR i który jest, kurde, no hardkorowy, nie? Te osiedla były no, wspaniałe. Znaczy, myśmy tam dzięki też tym ludziom nie czuli jakiegoś elementu, że kurde, tam nie możemy wejść, nie? Oni po prostu, ta ekipa produkcyjna gruzińska jakby była super easy going, taka, że no... Tak, oni są super, my tam się śmialiśmy na tych lokacjach, bo właśnie tak. Przejeżdżaliśmy koło więzienia i tam zaczęliśmy sobie żartować z naszym Łukaszem, producentem, że a może w tym więzieniu zrobimy coś tam w męskim, a on tam słyszy, co my mówimy, tak, ale przecież możecie, jak to jest. Czyli tydzień temu Netflix skręcił. Po prostu. Tak, no, bo tam w ogóle mieli jakiś taki przykaz odgórny, taki rządowy, że trzeba promować ten kraj i właściwie to, że ktoś tam robi te filmy, fotografie i tak dalej, to promuje świetnie ten kraj, więc żeby oni mogą jakby wszędzie wszystko robić, nie? Tak. Pamiętasz sytuację na dworcu autobusowym, kiedy cały autobus ludzi czekał, aż my zrobimy zdjęcie w środku autobusu. Tak, gdzie tak siedział... ładny autobus żółty, zróbmy w tym autobusie, ten producent tam do autobusu. Tutaj panowie fotografowie zrobią zdjęcia w tym autobusie i ludzie okej. Ale w ogóle, wiesz, nie, że oni tak jakimś takim ostentacyjnym zaciekawieniem nam wchodzili jakby w kadry czy coś, oni tam po prostu siedzieli jako te tło, nie? Takie, wiesz, więc tak, i w ogóle się nie przejmowali. Ja oparłem modela od autobusu w momencie i siedział taki dziadek w środku, bardzo piękna twarz, i on tam siedział i widział, że robię te zdjęcia, i on był na tym zdjęciu, miał totalny luz, tak sobie patrzył w dal, bardzo to jest ładne. No, ktoś tam może powiedzieć, że ten, nie byliśmy fajni, że użyliśmy ich wizerunku, nie? Ja nawet nie wiem, czy oni w końcu użyli tego wizerunku. Nie, nie użyli. Czasem obrócił głowę, coś tam, ale ja generalnie on nie miał problemu, że był ten jego wizerunek. Tak. W tym momencie, jakby, w którym to zdjęcie powstawało. W tym momencie ja to zdjęcie mam dla siebie, na przykład. Mhm. No, opowiadacie o tym jako o takim zleceniu marzeniu trochę, trochę nie? Tak, no to nie jest tak w naszej pracy, że tak jest zawsze. A jak jest zwykle? Często jest studio, po prostu. Smutny głos. No, białe tło. Chyba widziałam się jakiś czas temu z twoją żoną i było bardzo ciepło i Siska mówiła mi, że... Sylwia mówiła mi, że ty jesteś teraz gdzieś, gdzie robisz sesję ubrań zimowych. W studio. W studio, gdzie na zewnątrz było 45 stopni, bo było lato, tak, wiadomo jakie było. A tam udawaliśmy, że jest mróz. Tak. Wspaniale. No, absurdalny trochę, no ale okej. Okay, więc tak mniej więcej jest. Oczywiście te wyjazdy się, takich wyjazdów tych gruzińskich, takich podobnych w tym stylu było więcej, że byliśmy razem, jakby tam. Na Sycylii, gdzieś tam. Tak. I zawsze one były jakieś one były podobne, nie? One miały jakiś tam podobny vibe tego, że jednak wspominam je często, że przy naszych tam pogodów, nawet jak idziemy rowerem albo gdzieś tam, że o, wiesz, tutaj tam było fajnie. A w 96? No 90... właśnie zastanawiam się, kiedy nie, będą to kombatanckie było, nie, to, opowieści. Nie, no chyba nie. Mam wrażenie czasami mi wchodzą na stówę, nie? Jak się widzieliśmy ostatnio, to wchodziły jednak. Tak, nie? Bo mieliśmy taką okazję, żeby rozmawiać do wywiadu. Do wywiadu innego, nie? Tak. Jakby, więc były właśnie momenty wspominek takich no, z początku tam lat 2000. No. Nie, pytam was też o to, jak wyglądają te realia dzisiejsze, bo wiecie, jakby jedno to jest, no właśnie, oglądamy wasze Instagramy i ten świat wygląda, no, super, nie? Jakby jesteście w podróży, jest rodzaj powiewu wolności, jest rower, jest rodzina, praca, która pozwala na to, żeby właśnie... No wiem, to jest Instagram czasami. Trochę was o to tak podprogowo podpytuję, jak ta praca fotografa w dzisiejszych czasach, fotografa, który i robi reklamę, i robi częściowo modę, robi wideo, robi zdjęcia, jak to wygląda? Wiem od Barta, że mówił mi o tym i wspominał mi o tym w poprzedniej rozmowie, że często tak jest, że właśnie trzeba robić szybko, że zamiast dużej ekipy są dwie osoby. Opowiedzcie trochę o tych kulisach, oczywiście o tym, o czym możecie. Jak ta praca w rzeczywistości? O rowerach miało być. O rowerach, no zaraz wsiądziemy na rower znowu. To no. Pracy od razu. To nie podcast rowerowy. Ale zdrawiamy. Tak, no to jest taka praca, która oczywiście, tak jak tutaj rozmawialiśmy, może być super ciekawa i fascynująca, ale też może być dość monotonna, bo tak jak Bart pewnie mówił wtedy, jest dużo bardzo zdjęć do zrobienia w jeden dzień teraz, bo Instagram i te social media zmieniły bardzo to, czego klient potrzebuje. Kiedyś robiło się 8 zdjęć do kampanii przez cały dzień, a teraz się robi często 100, ale to może przesadzam, ale
No, może być, 30 nie? razy modelka się przebiera, a z tego klient wybiera ponad 100 zdjęć. Na przykład to jest bardzo dużo. Praktycznie jak się wchodzi do studia, to jest jak maraton. Ja czasem mówię Marcie mojej, że ja to jeżdżę na tym rowerze tak dużo, bo ja chcę jak najdłużej móc w ogóle jeszcze wykonywać mój zawód i mieć tą wytrzymałość taką. Ale to nie jest też oczyszczeniu głowy? Przepraszam, że ci przerwę. Że jest trochę, ale też no, o takim, no nie wiem, ja lubię się zmęczyć i pewnie mi to czyści głowę też. To jest jedno i drugie, ale też mam czasem takie wrażenie, tak sobie może trochę żartuję, ale jest coś w tym, że to, że jesteś sprawną osobą fizycznie, taką, która jest w stanie ten maraton przejechać, to też ci może pozwolić dłużej przejechać ten maraton w pracy, który naprawdę ostatnio jest trochę maratonem. Ja jakby nie narzekam, lubię moją pracę i lubię spotykać się z ludźmi i robić zdjęcia, ale często jest tak, że rzeczywiście dzień w dzień siedzę w studio i robię bardzo dużo stylizacji na tym białym czy tam jakimkolwiek tle i to nie jest takie ciekawe jak ta Gruzja, która no tak, najczęściej jeszcze czasem zdarza, ale to jest pewnie, nie wiem, 20% naszej pracy, a reszta to są takie właśnie dość proste rzeczy, które trzeba po prostu dobrze plus technicznie zrobić. Siedzenie przy komputerze, no tak, tego jest masę, przed i po, nie, więc dużo takiej roboty, wiesz, siedzącej na turbo, nie? Więc wiesz, jak popatrzysz się trochę na Strawę, na przykład, nie, mam tam konto z gośćmi, których followuję, to fotografów albo filmowców, którzy jeżdżą rowerami, jest bardzo dużo. Powiedzmy, co to jest ta aplikacja, żeby było jasne, Strawa, to no, jest... Taki Instagram dla rowerzystów. Nie, to nie tylko, to jest dla sportowców, nie, nazwijmy to, taki Facebook, takie coś, gdzie po prostu ludzie widzą, co robisz, można sobie tam zapisywać swoje... Są takie aplikacje. Na rower się jakby automatycznie tak zapisuje, bo masz taki jakby licznik, który od razu to wrzuca i trasę, którą przejechałeś i tak dalej, można sobie tam, ludzie sobie robią już teraz takie grube opisy, typu co tam się wydarzyło. Żyło, ja tam zdjęcia na przykład daję. Łoś, ja też, że Łoś przebiegł. Ja chyba sobie zainstaluję. No, nie, zainstaluję. Tam są nasze zdjęcia rowerowe na pewno i różne. Tak, że rower stoi oparty o ścianę, nie? Albo o drzewo. Nie? Community trochę też, bo z kimś ostatnio rozmawiałem, że te social media trochę idą w tą stronę, w takie bardziej konkretne. Sprofilowane po prostu bardziej. Mm-hmm. I to chyba czymś takim jest. Tam się nawet ostatnio czat pojawił, którego wcześniej nie było, że można z tym rozmawiać. Super. Na Strawie, tak? Tak, jest. Ktoś tam je zaktualizowali, dokładnie. Dobra, bo zaraz zaczynamy gadać jak na dobrej kawie, ale chciałam was zapytać o to, czy jest coś takiego, że im większy budżet na daną kampanię czy sesję, im głośniejsze nazwiska w osobach modelek, modeli, im większa korporacja, która za tym stoi, tym większy komfort, czy odwrotnie? Czy jest stres? Chyba nie ma reguły tak naprawdę, wydaje mi się, bo jak my robiliśmy te nasze projekty gruzińskie, to tam były fajne nazwiska, to były naprawdę duże pieniądze już jakby te produkcyjne, a tam był duży luz. A czasem potrafi nie być tego luzu przy jakichś bardzo małych produkcjach. To w dużej mierze pewnie to zależy od arta, od klienta, od tego jakby na ile ten ktoś może ci ufa po prostu i wie, że na przykład jak ci da ten luz, to powstaną fajniejsze rzeczy. Bo to zazwyczaj tak jest, nie? Im więcej masz luzu, jak ktoś ci zaufa, to wtedy ty więcej od siebie dasz. Jak czujesz, że ktoś cały czas ci mówi tego nie rób, tamtego nie rób, też w tym momencie, no dobra, tak, to ja ci zrobię to tyle, ile chcesz i tyle i idźmy do domu. Nie? No czy już no, sam efekt tego, że jednak robisz taką Gruzję na filmie i komu nic nie pokazujesz, nie? No na przykład, tak. Nie? To jest coś, na co, negatywie, tak. No. Co ja często cisnę sam jakby na swoich sesjach, że po prostu jeżeli mogę, to staram się nie pracować z tym komputerem, który stoi obok, nie? Jakby na kablu, jakby... Ja pracuję na karcie albo na negatywie, czasami się robi. Tak samo wideo, bez podglądów. Bo o co chodzi? No jeżeli masz po prostu tak dużo tych rzeczy do zrobienia, to mi się wydaje, że klient już musi tobie zaufać po prostu, że jedziesz od początku do końca i tu nie ma już, wiesz, to już jak poleci machina, to już do końca to musi być zrobione w taki sposób, że nie zastanawiacie się po prostu przy tym komputerze, czy pani ma popatrzeć w lewo, czy prawo, nie? Jakby, że to jednak robisz, nie? Że robisz to do końca po prostu i masz na koniec te 30 stylizacji, setów i tak dalej dostarczone, nie? A jak to jest pomiędzy rowerem, sportem, aplikacją, pracą zawodową? Czy znajdujecie przestrzeń na to, żeby robić swoje? Takie rzeczy, które wam bardziej drzemią w sercu, które bardziej wynikają z was, a nie z zamówienia? Ja myślę, że cały czas robimy jakieś takie rzeczy. Ja się prawie nie rozstaję z aparatem i oprócz tego, że robię rzeczy na co dzień, to też jakiś projekt teraz robię, więc
Tak, no. No ja gdzieś jeszcze trzeba znaleźć ten czas. No musi to być, nie? Że, czy inaczej, dla mnie, ja się nie zastanawiam trochę, czy ja robię projekt, nie? Ten jednak aparat jest i ja ten projekt, on tam sobie gdzieś tam... Projekt życia, nie? Trochę jakby, trochę tak zawsze robiłem. No i ten rower... No rower jest chyba największą odskocznią, nie? Że jednak po prostu i też fizycznie, tak jak Bartek wcześniej wspomniał, że po prostu musisz być fit, żeby to zrobić. No jednak pociągnąć sesję 12 godzin, 14 czasami nawet z paroma aparatami zawieszonymi gdzieś tam, no to czuć kręgosłup, nie? Jakby jest, nie? Jest to konkret, nie? Jakby i tak samo przy wideo, gdzie masz cięższe rzeczy do noszenia i musisz z tym biegać czasami albo coś, więc no musisz być fit, nie? Żeby to po prostu dociągnąć. Jak się robi często, no to już w ogóle, nie? To mi się wydaje, że to trzeba po prostu zasuwać, nie? U Barta projekt życie, a... U mnie też jest trochę projekt życie, tylko no, nie wiem, ja sobie to zamykam w jakieś takie rozdziały chyba i robię z tego potem projekty i często jak już wiem, co chcę z tego zrobić, to zaczynam pracować już tak bardziej konkretnie nad jakimiś dodatkowymi rzeczami i one wtedy już powstają bardziej z głowy niż tak, że coś się wydarza. Tak, a teraz zacząłem robić taki projekt, który już trochę nie jest projektem życia, ale też trochę wynika z tego, co robiłem wcześniej. A powiesz coś więcej? Nie mogę. nie chcę, bo uważam, że dopóki nie opublikuję czegoś, to może nie ma co mówić, bo wiesz, jak to jest z projektami. Może nie, tak. Może się nie dokończy. One mogą się nie dokończyć, albo się, no mam nadzieję, że się dokończy, ale... Ale... Muszę się tego nauczyć, wiesz, żeby nie opowiadać o rzeczach, które... Nie, o wielu rzeczach opowiadam, które się nie wydarzają, ale właśnie już tak stwierdziłem, że w fotografii już teraz nie będę, że chcę już... Mogę powiedzieć, że chciałem z tego Adam's Song zrobić album i też nad tym pracuję. To piękna wystawa była. Właśnie dziękuję. I właśnie tam coś będzie pewnie więcej w tym albumie niż było na tej wystawie, ale może nie tak dużo. A powiesz trochę o tym, o czym była ta wystawa, bo dla tych osób, które nie miały okazji jej zobaczyć. Tak, no to był projekt życia, ale to była trochę o relacji mojej w mojej głowie z moim ojcem, który już nie żyje i jakoś miałem taką dużą potrzebę, żeby sobie to przepracować i na podstawie tych zdjęć, które robiłem tak na co dzień Mirze i w ogóle różnym ludziom powstała ta wystawa. Ale ona tak, była bardzo prywatna. Tak. Bardzo prywatna, bardzo subtelna, dość kameralna, tak, pokazywana też w małej przestrzeni. Ja ją widziałam w Galerii Czwartek, no jeszcze w tej poprzedniej siedzibie. Tak. No i taka bardzo zatrzymująca. Tak, miałem też bardzo dużo takich rozmów, bo my tam przez to, że to właśnie ta galeria była takim klubem też. My tam siedzieliśmy w tych swoich wystawach i to było ciekawe, że miałem wrażenie, jak psychoterapię prowadził, bo przychodzili do mnie ludzie i zaczynali mi opowiadać o swoich relacjach z ojcem lub z matką i to było takie... Trochę się dziwnie czułem, szczerze mówiąc. Ja jestem dość taką zamkniętą osobą na takie rozmowy i myślę, że to było więcej niż nawet to samo powieszenie zdjęć. Ciekawe to bardzo. Że tobie to pomogło. No wiesz, że jakby często nie siedzisz na swojej wystawie tak dzień w dzień, tak. A tutaj ludzie naprawdę przychodzili i zaczęli mi opowiadać swoje historie i to było takie, wow, dobra, nie wiem. No musiałem chwilę się z tym oswajać, żeby tak swobodnie rozmawiać. To jest też, myślę, ciekawe, to akurat w twoim przypadku, gdzie ty balansujesz też właśnie pomiędzy, nie wiem, czy balans to jest dobre słowo, ale funkcjonujesz w obydwu tych światach, i tym komercyjnym, i tym galeryjnym. No i jednak opowiadając jakąś swoją historię, no zderzasz się z czymś, z czym w pracy komercyjnej, co pewnie w pracy komercyjnej nie ma miejsca, no bo rozumiem, że na sesjach no nikt no się nie zwierza ze swoich gdzieś prywatnych spraw. Nie ma na to przestrzeni. No to jest bardzo mało czasu często. Nie? Ja bardzo lubiłem zawsze robić portret i zawsze mówiłem wszystkim, że ja się uważam za portrecistę bardziej niż fotografa mody, chociaż z tej mody pewnie bardziej żyję. Ale to też jest trochę portret, powiedzmy, tylko tam się udaje, a w portrecie możesz mniej udawać, możesz kogoś po prostu pokazać. Kiedyś było tak, że się z tym bohaterem trochę więcej czasu spędzało, a teraz trochę tak jest, że to jest godzina, nie? Że to jest za mało, że to trzeba takimi wytrychami trochę lecieć, że już musisz mieć jakiś pomysł z góry i trochę nie ma czasu, żeby z kimś porozmawiać i czegoś się dowiedzieć często, bo jesteście za mało czasu razem. Tak, no, za mało czasu na wszystko, nie? To ciekawe, że zatrzymujesz się przy portrecie, bo... Taki wątek, który ja w ogóle bardzo lubię, ale bardzo umyka w rozmowach o fotografii, dlatego że właśnie nie ma czasu. I jak rozmawiam tutaj często w studiu z fotografami i fotografkami, to no albo opowiadają mi o dokumencie, albo opowiadają mi o zdjęciach z podróży. Bardzo mało jest w tych rozmowach portretu i to, czego ty dotknąłeś, czyli czas, który jest potrzebny do tego, żeby zrobić dobry portret, jest jakimś takim luksusem chyba. To jest trudne. No, tak, i czasem to widzę też, że jakby... Jak wracam do bohaterów, bo to się zdarza, że robię kogoś któryś raz, to już jest trochę łatwiej, bo ten pierwszy moment takiego poznania się ma już z poprzedniego razu
i trochę można dalej pójść, może sobie bardziej ufamy, znaczy ta osoba mi bardziej może ufa i też na więcej pozwala, ale no ja mam z tym portretem, cofając się właśnie, że moda jest taką full kreacją, która jeszcze przez to, że to jest moja raczej komercyjna praca, to też taką trochę narzuconą od góry, a jednak ten portret bardzo często trochę się jednak zostawia więcej wolności fotografowi, bo trochę od niego więcej zależy, bo to ja jestem w stanie tego bohatera, nie wiem, na coś namówić albo sprawić, że on jakoś lepiej spojrzy ten aparat. I to jest chyba jednak przyjemniejsze. Ja lubiłem w ogóle tak chodzić, lubię na przykład robić do ruchu muzycznego portrety, bo tam się trochę idzie do bohatera i nikt ci nic nie mówi, po prostu... Marek Knap dalej jest? Tak, tak. Marek czasem właśnie dzwoni, Bartek zrobisz, ja mówię, no chętnie zrobię. Ja, dla mnie to jest super właśnie, ruch muzyczny, zwykłe życie, że są jeszcze takie magazyny, które... No rzeczywiście można tam zrobić portret, że to nie jest taka szopka, że tam się ustawia scenografię i udaje, że ta bohaterka jest kimś innym. W Zamku Królową. Trochę na szczęście tak nie jest przez to, że te budżety się zmniejszyły. Już nie są królowymi zamkami. Ja się cieszę bardzo, bo kiedyś było bardzo dużo pieniędzy na te sesje, nie? Na te takie, do tych magazynów takich... miesięczników, a teraz już jest mało, więc już trochę się bardziej temu fotografowi ufa. Bo, czyli powrót do takiej naturalnej na bardzo szczęście, fotografii. Ja to zawsze lubiłem, nie? Że jakby możesz iść z aparatem, w sumie niewielką ekipą właśnie i zrobić to albo zdjęcie. Albo sam? Tak, też sam, no. Są takie rzeczy, że chodzę, są takie sytuacje, że chodzę sam. Ostatnio miałem super sesję, nie mogę powiedzieć do czego pewnie, bo jeszcze nie wyszła, z Maćkiem Maleńczukiem, bo oni tam reaktywowali Homo Twist i pojechałem do Krakowa i to było dla mnie super, bo ja bardzo lubiłem słuchać Homo Twist, jak byłem tam na studiach i byłem na ich całej próbie, że w zasadzie przesłuchałem cały repertuar, robiąc te zdjęcia i to było super, nie? Znaczy w ogóle super się, nie byłem tam sam, ale bardzo było mało osób. Ale na przykład jak robię zwykłe życie albo ruch, to jeżdżę sam bardzo często. A ty bardzo też lubisz być sam na... Ja wolę być sam na zdjęciach. Mi się tak zdarzało rzeczywiście, że często mnie wysyłano, teraz tych gazet mało robię, ale sporadycznie tak naprawdę, jednak więcej wideo, ale jak robiłem, to rzeczywiście lubiłem, kiedy mnie ktoś wysyłał, szczególnie za granicę, że mogłem polecieć samolotem, ale że ten bohater był jeden, nie? Że był, nie wiem, tam poleciałem do Stanisława Mrożka na przykład i jeszcze nie było tam make-upu, nie było tam włosów i nikt tego Mrożka nie ubierał, nie? Po prostu siedział Mrożek i sobie rozmawialiśmy. Więc... Trudno sobie wyobrazić też takie sceny, nie? Że jest taka postać jak Mrożek i masz tam ekipę, która po prostu we Francji Mrożek, ubiera nie? Też tę osobę, to przecież abstrakcja. Tak, że ten bohater jest wręcz oporny, nie? No, że więc no, trochę to jest takie sesje, że ja po prostu byłem sam, ja z bohaterem po prostu sobie gdzieś tam siedzieliśmy, nie? Czy tam, nie wiem, z Jerzym Skolimowskim, nie wiem, na Mazurach, u niego w lesie, więc... Miałem więcej czasu i to było takie spokojnie, a sesje, gdzie mam człowieka na przykład na 10 minut, gdzieś w Warszawie, szybko, pyk, 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 no to trudne. Musisz mieć jakiś koncept z góry przez siebie wymyślony, albo po prostu przychodzisz i stawiasz faceta, robisz zdjęcia, nie? Jakby tyle. Bo może nie ma więcej czasu na nic więcej. Nie? Ale to wtedy w te 10 minut co jesteście w stanie złapać? Jakąś powierzchowność, no wizualność? Co to, jak to nazwać? Bardziej nie? To musi być jakaś konceptualna chyba sytuacja. Ja pamiętam, jak miałem ze Zbyszkiem Wodeckim, robiłem do zwykłego życia mu portret. I pamiętam, że Agata mi wysłała wywiad i tam był taki lead, że pierwszy raz, on tak powiedział chyba w tym wywiadzie, że pierwszy raz ktoś chce rozmawiać o moich oczach, a nie o moich włosach. I ja tak mówię, dobra, weźcie mi lupę taką, przynieście to, zrobimy takie wielkie oko. I tak to było tylko takie, okej, zróbmy to, a nie wiedziałem, że będę miał tak mało czasu. I on przyszedł i powiedział, ja już muszę biec, to szybko, nie? Siadł i zrobiłem, i dałem mu tą lupę, on sobie tam ją poprzykładał do twarzy z każdej strony. Zrobiłem jeden film, tam 16 klatek i on mówi, to już pan zrobił jeden, no to ja już idę, nie? A ja mówię, no to jeszcze jeden przynajmniej zróbmy, bo jak ten film coś tam mi zepsują gdzieś w labie, to nie będzie zdjęcia. No to zrobiliśmy drugi dokładnie taki sam, bo on już tak... Backup. Już prawie wychodzi, taki backup i poszedł, nie? Więc jakby to mnie trochę uratowało. Warto mieć zawsze jakiś taki pomysł z tyłu głowy, jakby coś takiego się działo. Ja często mam tak, że ze mnie się śmieją, że mam dużo tych aparatów, nie? No bo mam tak, że z tym zrobię to, ale może jeszcze to, ten aparat, który robi inaczej, w ten sposób, że nie wiem, Polaroid powiedzmy, to on mi jeszcze coś tam da takiego, że w tej niewielkiej ilości czasu mogę zrobić, wiesz, jeszcze coś innego, nie? No, suma summarum idzie jedna rzecz, nie? Tak naprawdę, nie? To może jeden portret, może jedna fotka, może jakby, wiesz, ale jest ten backup w tej postaci właśnie,
że zrobiłem na innym materiale na przykład. Nie tylko nie, na cyfrze, ale może nie, iPhone'em, nie? Szerokim kątem. W jaki sposób, jeśli mogę was jeszcze zatrzymać przy tym portrecie na chwilę, mówicie o takim jakimś patencie na fotografowanie, jakimś pomyśle, z którym trzeba przyjść właśnie, jak się ma te 10 minut. I to jest tak, że przywołałeś teraz na to, że przeczytałeś wywiad i po prostu podążyłeś za tym to w tekście, ale czasem tego wywiadu nie ma, po prostu dostajecie imię, nazwisko, potrzebujemy zdjęcie, bach, no to skąd się bierze ten jedyny pomysł? Znaczy, ja zawsze rozmawiam tam w redakcji i po pierwsze zawsze zadaję to pytanie, chyba ktoś do mnie dzwoni, z jakiego powodu jest ten bohater? W sensie w tym wywiadzie akurat tym teraz. Na przykład a propos tego Marańczuka, to rzeczywiście było tak, że to nie oni powiedzieli, no bo w sumie oni właśnie reaktywowali ten homo twist i to w sumie będzie też o tym. No to było super, żeby... Słucham? No tak. Jako Ace, tam była jakaś burza. A fajna będzie muzyka? No wiesz co, ja słuchałem tej próby i w zasadzie to były rzeczy, które znałem z tej płyty, którą wtedy znałem, jakby, więc to będzie ta sama muzyka. No właśnie, ale właśnie dlatego chyba trafiliśmy na tą próbę, że jeżeli to było o tym, to nie chciałem go fotografować gdzieś tam w Krakowie na ulicy, tylko właśnie, żeby pokazać to w tym kontekście. Ale no właśnie niestety rzadko są wywiady wcześniej. To znaczy ja bym wolał, żeby były, bo to by dużo jakby dało, bo to jednak, no to trochę nie jest tak, że ja sobie ten portret robię dla siebie do albumu, tylko to jest portret, który ma zilustrować to, no, o czym oni tam piszą, nie? Więc jakby fajnie by było wiedzieć, o czym jest dana sytuacja, bo zdarzało się tak. Nawiązać, nie? No wiesz, jak jest jakiś smutny wywiad o śmierci i nagle ja zrobię jakieś wesołe, różowe zdjęcie, tak się może wydarzyć, to może być dziwnie, jak ktoś by mi to czytał. No ale właśnie niestety wywiady jakoś tak powstają razem z tymi moimi zdjęciami i często jak pytam, czy jest wywiad, to go jeszcze nie ma na przykład, albo jeszcze nawet się nie wydarzył. Często bohater idzie po moich zdjęciach na wywiad na przykład. To jest pewne utrudnienie, a no jak jest... Tak. Jak jest u ciebie, Bart? Jak ty wpadasz na ten... Na pomysł? Na ten pomysł. Ojejku, jak? No i właśnie różnie. W te 10 minut, nie? Bo pewnie jest... Ja nie wiem, że mam 10 minut. Nie. No właśnie najgorsze jest to, że jak się ma 10 minut, się raczej nie wie. Okej. Okay. Nie. No bo czasami przychodzisz i mówi gość, kurde, mam tutaj samolot, muszę iść, nie? Albo coś. Ale jak mówię, mi się to rzadziej zdarza, bo wykonuję trochę inną robotę tak. W tym momencie, nie? Więc te sytuacje, że miałem rzeczywiście tego 10-minutowego, nie wiem, pisarza science fiction na zwierciadła jakiegoś pana, który ja muszę biec, bo mam tutaj rozdział do dokończenia, muszę iść już, no w ogóle, ale to pan stanie, nie? Pach i już, nie? Jakby zrobione. Ale takie sytuacje właśnie jak ze Skolimowskim, to rzeczywiście miałem tam 2 godziny. Oczywiście godzinę zajęło w panu Jerzemu, że wyjął wszystkie obrazy swoje, które malował i mi je pokazywał, nie? I chciał zdjęcia z tymi obrazami, o czym mnie ostrzegali, że tak może być, nie? Że on będzie pokazywać te obrazy i on sam narzuci reżyserię tej sesji, nie? Więc wręcz coś takiego. No ale tak, ale mniej robię takiej pracy, więcej jest wideo, nie, jednak, które wykonuję na tych samych sprzętach, nie, tak naprawdę. Teraz jednak te aparaty są / kamerami, nie, po prostu. Zatrzymuję was też cały czas na tych portretach, na tym przyglądaniu się ludziom, bo... Miał być o rowerach. No, ostatnie 10 minut będzie o rowerach. Zrobiłem ci portret na rowerze, jechałeś. Będziemy oglądać zaraz portrety na rowerze. Dobra. Zatrzymam was jeszcze na sekundę, ale już ostatnie pytanie wokół tego, bo myślę sobie też, że z jednej strony jesteśmy wszyscy dość przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy fotografowani, oglądani, i pewnie mamy tego świadomość, ale z drugiej strony mam takie poczucie właśnie, trochę jak opowiadaliście o tym, że ludzie mają 10 minut, to ja mam wrażenie, że oni jednak uciekają z tych sesji, że oni się trochę boją tych zdjęć, że trochę, no może to nie zawsze jest taka sytuacja, że chcę wyglądać ładnie i trochę nie wiem, czy ten pan mi zrobi ładne zdjęcie, tylko to jest w ogóle taka, no jednak jest coś takiego nienaturalnego w tej ucieczce, bym powiedziała. Czy wy też to podobnie czujecie, że to jest jakiś rodzaj wymówki, to 10 minut i ten dokończenie tego rozdziału, ten pilny samolot, który za chwilę być. Ja trochę to rozumiem tak, ja też nie lubię, jak mi ktoś robi zdjęcia i ja też bym chyba uciekł, w sensie, może nie dałbym tylko 10 minut, bo to wiem, że to jest mega mało, ale... Bart, tak. Fotografowałeś Bartka? Uciekał ci ze zdjęć? Ale no, tak, żeby mu prywatnie. Tak robić prywatnie? Nie, ale jednak robiłem mu zdjęcie, kiedy on na przykład zdjęcie robił. Okay. W trakcie... A nie, to co innego. Taki nie? backstage, to, innego. To wtedy najfajniejsze zdjęcia wychodzą, bo nikt naprawdę nie zwraca uwagi na to, nie? Czy w ogóle najfajniejsze zdjęcia wychodzą tak na co dzień, jak jedziemy na rower, to też pewnie zrobicie fajniejsze zdjęcia. No nie uciekniemy od rowerów, dobra, wsiadamy. Tak, tak, ale ja trochę rozumiem ten jakby, ja też bym uciekał, ja nie lubię być przed aparatem tak dłużej niż chwilę. Tak. Nie czuję się z tym dobrze po prostu i myślę, że te osoby,
które na co dzień nie pracują z kamerą, bo często te, które pracują z kamerą na co dzień, nie wiem, są aktorami na przykład, to oni tak nie uciekają szybko i oni wiedzą, że to jest jakby ważne dla nich. I że to jest proces też. Że to jest proces i że to też jest część jakby ich takiego portfolio, że im się to przyda, nie? Też, że fajnie mieć to fajne zdjęcia, a takie osoby właśnie, które są, nie wiem, piszą, nie wiem, tworzą muzykę, nie widać ich, to one często pisa, rzeczywiście... Jeżdżą na rowerze. No, to oni rzeczywiście się gorzej czują z tym, że może... Sportowcy. No sportowcy się świetnie czują, jak się ich fotografuje w ich naturalnym środowisku, wow, wiadomo, to, ale to każdy sportowcy się będzie wtedy dobrze czuł. Więc jak powiesz sportowcowi, że ma się męczyć na zdjęciach, to on będzie super szczęśliwy, tak. Nie? Biegać po mrozie, tak, super, nie? Tak, bo on wtedy wie, co ma robić, po pierwsze. No właśnie, bo też obiecałam rozmowę o rowerze, więc wracamy do nich płynnie, ale... Zanim rower, były inne sporty w waszym życiu? Czy to jest pierwszy, jedyny, trafiony w dychę właściwy? W życiu dorosłym? Nie. Już dla mnie to, wiesz, no nie. Ja jeździłem, nie? Dużo chodziłem. Chodzenie to było, wiesz, jakby ten sport, który uprawiałem tak naprawdę. Czy ty w kosza chyba grałeś, nie? Czy tak tylko troszkę? Nie, coś tam w kosza. No, coś tak, tam. W kosza, Kuba Dąbrowski. Kuba Dąbrowski. To zaprosił mnie, żeby zaprosić. O koszykówce porozmawiać. Nie, ale poczekaj, ja cię widziałam na jakimś zdjęciu na... Bo to z Kubą robiłem sesję. Aha, okay. Płynnie wracamy do Kuby Dąbrowskiego. Złoił mnie strasznie. Tak? Przegrałeś? No nie, no masakra. On jest świetny w koszu. On jest super, nie? Tak? Super? Super? No dobra, to muszę z nim pograć. A, bo ty grasz. Ja gram. No widzisz. A przynajmniej no, Agnieszka może, gramy, może się umówić na nagrywanie podcastu na boisku, ale to słabo będzie słychać. Słabo, nie? Tak. Nie, to jakąś inną koncepcję. Dobry dźwiękowy. Okej, czyli rower pierwszy, jedyny sport. Nie, wiesz, no były jakieś snowboardy, coś tam, wiesz, jakieś takie rzeczy, nie? Zawsze mi było blisko do deskorolki, na której nie jeździłem. Ale blisko w takim sensie, ale, że... Ale tak, wiesz, wizualnie i wideo i wszystko i tak dalej, to jednak ta deskorolka i ludzie była jakoś trochę bliżej. Na pewno jakieś takie sytuacje, jakbym łepek, wiesz, piłka, nie? To wiadomo, to się zbiegało cały dzień za piłą, ale to nie zaliczam tego do sportów, nie? Ten sport, to moje jeżdżenie na rowerze to też nie jest jakiś wyczynowy, nie? Jadę z jakąś taką prędkością średnią ponad 20 i tyle, nie? Jakby, podobno da radę tą prędkością, dzisiaj się dowiedziałam, to bez zmęczenia dojechać. No, tak. Bo wiesz, to jest kwestia tego, jaki masz pewnie puls. W sensie, jak się nie męczysz tak bardzo, to możesz długo jechać. Mm-hmm. Jak nagle zaczniesz tam po płaskim miłować, w Warszawie, nie? Warszawa jest płaska, odpaść. Nie? Bo tutaj jest łatwa, bardzo być. Łatwa jest i uważam, że jest perfekcyjnym miastem na rower po prostu. Szkoda, że tak mało ścieżek. Autostrada. Jedna górka w sumie. Jedna górka, tutaj jest jedna górka, tutaj, no, nie? Agrykola i całe to wzgórze, tamka, takie nad Wisłę Krzyżierza, to jest jedyny zjazd i wjazd. Tak, ty na Agrykoli trenowałeś, nie? Ja tam trenuję czasem, ale ja też jeżdżę z Mirą do szkoły i Mira musi tą górkę codziennie zjechać, a potem wjechać, więc trenuję. No a u ciebie, Bartek, był inny sport? No ja jeździłem na tej deskorolce wiele lat i w liceum miałem tak, że myślałem, że ja to w ogóle już będę jeździł całe życie i moja przyszłość będzie związana z deskorolką. Trochę to były wtedy ciężkie czasy. Teraz jest pewnie łatwiej tak o tym myśleć. No i ta deskorolka była też taką fajną, to była bardzo fajna grupa ludzi, z którymi spędzałem czas, to było super. Później nie, później był ten rower długo tak w formie takiego środka transportu, dużo na nim jeździłem, ale raczej nie myślałem o tym jak o sporcie. Ten sport w sumie taki rowerowy, że ja zacząłem tak trenować, to się w sumie też zaczął w COVID-zie, że ja wcześniej jeździłem po prostu na wycieczki, robiłem różne rzeczy, ale jakoś tak mi brakowało. No tam sobie chodziłem na siłownię czasem, jakoś mi brakowało tego, żeby się poruszać, więc zacząłem tak bardziej, dobra, robię taki trening, idę na 2 godziny na rower, sobie pojadę do Gasów i z powrotem. Ale też właśnie odkryłem to, bo ja długo jeździłem sam na rowerze i wyjeżdżałem na samotne też takie wyprawy, na przykład, że jechałem w góry na tydzień i jeździłem co dzień na rowerze cały dzień. I potem ktoś mnie zaprosił do grup, jest też takich grup rowerowych, do grupy Relax, której jest dużo osób takich związanych z grafiką, z takim światem też, że powiem, kreatywnym. I oni też prawdopodobnie przez to, że tak dużo muszą siedzieć przy biurku, to ten rower jest dla nich super. Mamy jednak, tak dużo nie siedzimy, my też dużo jednak musimy biegać z tym aparatem, a oni to naprawdę już siedzą. No tak, my to fizyczną pracę wykonują czasami. Więc naprawdę ja mam samych tutaj, właśnie same osoby, które się designem zajmują i tak w tej grupie. A to jest ciekawe, co mówicie, bo z jednej strony właśnie jak rozmawialiśmy o sesjach, to mówicie, że wolicie sami, no ale w sumie często stoi za wami ekipa. Z rowerami, jak słyszę, też jest podobnie, że z jednej strony jeździliście sami, ale z drugiej strony dołączyliście do jakiejś grupy, bo to też jest o ludziach, nie? Ludzie trochę są super, nie? Fajnie jest, znaczy, ja na pewno jak jadę w góry i dalej to robię i chcę robić na tydzień, to jest to dla mnie super reset dla głowy, nie? Że ja mogę sobie pomyśleć, jestem sam ze sobą, jadę od godziny 9 do 20 na rowerze, zatrzymam się tam 3 razy, żeby coś zjeść, potem gdzieś sobie pójdę spać, czasem w krzakach, a czasem w jakimś miejscu,
ale i to jest super, ale właśnie jak zacząłem z tym relaksem jeździć i to się, to jest od niecałego roku, bardzo to jest świeża sprawa, to też jest super, bo jakby też nawet się z kimś, z Michałem Pawlikiem, który tam jest chyba jednym z założycieli tego relaksu, śmiałem, że to w sumie kiedyś na imprezach się bawiliśmy, a teraz na tym rowerze jeździmy. Tak, to prawda. I w sumie nie? To są też ludzie, którzy często ich znałem wcześniej z innych sytuacji i naprawdę to jest miłe, że mogę sobie raz w tygodniu tam z nimi pójść, pojechać do tego tam tak zwanego kamienia, czyli tam kawałek Zagasy, usiąść pod sklepem tam spożywczym, zjeść loda, wypić tam jakiś napój i wrócić i sobie pogadać o różnych rzeczach, niekoniecznie o rowerach. I niekoniecznie o fotografii. Te rowery tak. Się trochę stały taką właśnie towarzyską, wiesz, kiedyś się szło rzeczywiście na imprezę do na forty. Na piwo gdzieś się szło, czy tam albo na coś, gdzieś tam, a teraz nikt już nie pije i wszyscy jeżdżą rowerami. Dokładnie, tak dokładnie, teraz się pije piwo, no ja... bezalkoholowe pod kamieniem. No muszę wam albo zjadasz loda po że prostu. Jak zaczęłam sobie rozkminiać w ogóle, o czym my będziemy gadać, myślałam, Matko Boska, no po prostu tak, nie chodzą na imprezy, nie są częścią Nuda. Środowiska, po prostu jeżdżą na rowerach. O przerzutkę. Jego przerzutkę? Ja niewiele no wiem, właśnie. Ja też jeszcze niedawno niewiele wiedziałem, trochę ja się też nie dowiedziałem. Ja do Bartka dzwoniłem. Bartek, co to, gdzie kupiłeś rower? No bo tak się zaczęło trochę, bo ja widzę, o kurczę, no, przydałby mi się rower, bo też tak czułem taką, jednak spacer z psem to nie jest ta podróż, nie? Że ten rower jednak dał ten właśnie to co mówiłem wcześniej, taką namiastkę podróży. Nie miałem o tym zielonego pojęcia, więc zadzwoniłem do Bartka, mówię, słuchaj, gdzie, albo to jeszcze była covidowa historia, że nie było tych rowerów. No jest strasznie było wtedy. Nie było rowerów, nie można było bo wszyscy kupić. Kupowali tak. Rowery, tak? Tak, tak. Teraz jest z kolei po covidowej. Teraz za dużo. Tak, teraz bardzo łatwo kupić tanio rower tak? Dobry, bo tak, to poszły wszystkie covidowe rowery. No podobno jest bardzo dużo tych rowerów. Ja nie patrzyłem, ale dużo osób mi mówiło, że jest bardzo dużo rowerów na tych wszystkich Allegro i innych tego typu rzeczy. Kupa ludzi kupiła rowery i teraz je sprzedają. No tak, bo nie jeździli. Nie bo jeździli. Jakby to w ogóle, było jakieś takie wydawało, że to jest fajne, wiesz, nie ma siłowni, wszystko pozamykali, to ja będę jeździł na rowerze i część osób oczywiście jeździ, a część... Dużo jeździ, ale dużo. Jakby to się, też widać po Instagramie, po Strawie, wiesz, po Facebooku nawet, że po prostu, tak. jest to wspinaczka, to na maksa, nie? Dużo ludzi jakby spinają się po prostu. Kiedyś próbowałem, ale mam lęk wysokości. Bokserów. Tak, no to jest ale też jest sporo osób, ale rzeczywiście, nie? Że w ogóle ludzie tutaj znajdują ujście, nie? Tak, bo to też jest trochę o tym, nie? Chyba, że, znaczy jakby nie wiem, jakie do końca jest u was, bo tak nie weszliśmy w to, ale ja mam takie poczucie, że znowu, nie wiem, jak jest z rowerami, ale na przykład z moim boksem jest tak, że to mi daje takie uziemienie. Znaczy, że ja nie mogę być nigdzie indziej, bo albo oberwę, albo się przewrócę, albo coś mi się tam innego wydarzy, więc jak już idę na ten trening, to jestem tu i teraz. Ja sobie wprowadziłem buty wpinane w rower, żeby... To też musisz być tu i teraz. Oczywiście zaliczyłem parę gleb no konkretnych, właśnie. Ale to jednak wymaga, po prostu muszę być skupiony i przewidywać, gdzie się zatrzymam i gdzie się muszę wypiąć, nie? Bo wcześniej tego nie było. Bartek jeździł, a ja tak, nie, no stary, no przecież tym się możesz wywrócić w ogóle szybko, tutaj się możesz wypadek mieć w ogóle. Przerażony byłem, nie? Oczywiście tak. Założyłem. Ale potem już się nie trzymamy się, potem no już to wiesz, trzeba że trzeba inaczej tą nogę odpiąć. No właśnie, bo to nie jest takie, że się po prostu wyciąga nogę, nie. Tylko ją trzeba nie. Tak i troszkę dlatego, boczkiem, tak. Nie? I ja dlatego nie. Zawsze na początku są tak zwane gleby przy światłach, nie? Gleby przy światłach. Się zatrzymujesz przed przejściem i zapominasz. Ludziach. No jesteś ściągnąć tak. O nie, zdarzyło wam się? No tak, tak. Tak to chyba mało komu się nie zdarzyło. Trzeba już być naprawdę bardzo takim kontrolującym świat, że tam wypiąć tą nogę parę metrów wcześniej. Nie? Ostatnio tak właśnie zasuwałem dosyć mocno, na Słowacji byłem i tak przejechałem taki konkretny dystans, że wyjechałem gdzieś pod tą górkę i tak staję przy światłach z tej masy ludzi. Z kreskówki, nie? Tak stoję i tak... No stoję, w sekundę stoję, ale kumam, że się nie wypiąłem. I tak wiesz, cały wpięty w ten rower, na bok poleciałem, upadłem. No, jak miałem taką najgorszą, jak byłem taki obładowany torbami. Już trochę jeździłem w tych butach i już mi się wydawało, że to jest wszystko okej i zapomniałem przed dworcem chyba jakimś. I taki strasznie miałem ciężki ten rower, taki, że miałem dużo w tych torbach rzeczy. I tak rąbnąłem jak taki wór ziemniaków na ziemię. No bo to jest jeszcze bikepacking związany, tak. Że jednak na ten rower oprócz tego, że jeździsz... Ładujecie tego towaru też. No, ja tego nie lubię, nie? Ale to jest też fajne, bo też daje to namiastkę tego, że jak sobie tak pomyślisz, to tym rowerem możesz rzeczywiście pojechać dookoła świata. Dookoła świata. Znaczy, że to jest szokujące, że po prostu możesz wsiąść na rower i pojechać do Istambułu. Kiedyś to dla nie mnie... jest szokujące, jest wspaniałe. No, to nie, ale że ten efekt, że naprawdę możesz to zrobić w każdym momencie, tak. To wiadomo, że tam rodzinne klimaty, czas, praca, ale że
że jak ja jeździłem autostopem bardzo dużo tam w latach 90. właśnie do Istambułu, czy do Syrii, czy gdzieś tam, to, że mi wtedy ten rower nie wpadł do głowy. Mm. Że to w ogóle, wiesz, że to kurde, to w życiu byś nie wpadł. Mógłbyś więcej zobaczyć, nie? No maksa, nie? Że myśmy jednak tym autostopem jechali i cała energia szła na to, żeby złapać tego stopa w ogóle, wiesz. I ja rzeczywiście robiłem wtedy zdjęcia, jakby miałem praktykę jakąś, coś tam, pstrykałem. Ale tam tego nie ma, nie? Nie ma tej on the road, nie? Tego klimatu, jak zaczytywałem się w książkach Kerouaka, nie? Że tam on the road jesteś, jedziesz w drodze, wiesz, ten rytm drogi. Ten rytm drogi dla mnie jest najwięcej właśnie na tym rowerze, nie? Że to po prostu... Jeszcze drogi, które wybierasz, nie, na rowerze, że jednak jak masz, technologia jest taka, że sobie włączysz mapy CZ czy cokolwiek i cię poprowadzi tymi ścieżkami, które kiedyś były drogami, rzeczywiście, nie, tam ludzie szli, nie wiem, z owcami, nie? Gdzieś na Słowacji jadę drogą, która jest jakąś barbarską drogą dla górników, nie, którą tam gdzieś przewozili coś i to nie jest już droga, nie, to jest, tam już właściwie ludzie chodzą albo jadą rowerem. No właśnie, bo to jest bardzo fajne, że ten rower ci pozwala wjechać praktycznie wszędzie, nie, jesteś w Karkonoszach, to nie jedziesz naokoło szosą, tylko przez środek przejeżdżasz przez najładniejsze rzeczy, nie. Ale też chciałam powiedzieć, że wy zaczęliście też w tej rozmowie trochę mówić o tym, że dzięki rowerowi odwiedzacie też, Bart mówił o tym więcej, że odwiedzacie też Warszawę, że w sensie poznajecie tę Warszawę z takiej perspektywy. Warszawy, no, centrum też przecież. Ja tu rzadko przyjeżdżam do centrum, ale Bartek mieszka w centrum, ale no dzisiaj przyjechałem i super, nie, bo wiem, że zrobię 50 kilometrów i w ogóle fajnie, nie? I teraz wiem, że pojadę sobie jakąś inną trasą, nie? Już planuję to trochę w głowie, jak będę wracać. Także jak spotkacie państwo Barta Pogodę na rowerze jadącego z centrum, to jest duża szansa, że... W kasku to się robi zdjęcie. Ja nie poznam. Tak. Jest to fascynujące na maksa, nie? No, jakby to jest coś, o czym nie miałem zielonego pojęcia i wiem, że teraz, że ludzie to robili przez lata, nie? Że... No, ale wiesz, jest Instagram i ja obserwuję jakichś typów, którzy jadą dookoła świata w tym momencie. No, że to jest super. Oni codziennie wrzucają relacje z, wiesz, i to mówisz, możesz z nimi podróżować, nie? Tak jak ludzie ze mną gdzieś tam podróżują, jak ja sobie gdzieś jadę, nie? Wrzucam fotki, nie? Więc no jest to fascynujące. Jest to super w ogóle, a to zwiedzanie Warszawy dookoła, no jest to, w życiu bym tego nie zrobił. No, jakby nie poszedłbym chodzić wokół Warszawy. Tak, no, nie, jest to kurde. No, rower w ogóle takie daje inną perspektywę. Jak my wyjeżdżamy z rodziną, to nigdy byśmy pewnie nie byli w niektórych tych miejscach. Na przykład jedziesz tam, nie wiem, gdzieś na południe Hiszpanii zimą i jeździsz na tym rowerze, czyli nie przemieszasz się pociągiem, że omijasz jakieś takie mniej istotne miasteczka, tylko przez nie po prostu jedziesz. I widzisz rzeczy, których normalnie nie ma w tych przewodnikach. Tam, a tu pojedź do tego miasteczka, bo tam jest coś. Po prostu oglądasz zupełnie inne rzeczy i to jest super, że jakby ten rower ci tak jakby zawęża tą, ale nie musisz przecież całego kraju objechać. Fajnie właśnie objechać coś małego, co bardziej zobaczysz, bardziej poznasz takie prawdziwe życie gdzieś w jakimś miejscu. To jest ekstra w rowerze. Muszę wam powiedzieć, że czuję się absolutnie zachęcona do jeżdżenia na rowerze po tej naszej rozmowie. Dziękuję bardzo, że przyjęliście zaproszenie. To ja w ogóle cały czas myślę o tym, że powinniśmy nagrać kolejną rozmowę, o tym razem o podróżowaniu i mam nadzieję, że to zrobimy i że to nie koniec naszego spotkania w tym sensie, ale dzisiejsza rozmowa dobiega końca. Trochę o fotografii, trochę o rowerach, trochę o... Dziękujemy. O wszystkim. Tak, dziękujemy. Dzięki. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.